Który 8 jak półtora zazwyczaj się na Legii maluje, ale tak, jest 0,8. Ile wystawy wczoraj? Nie wiem, 2 lata temu chciałam dotąd, a teraz... No, z tyle mi urosło. A teraz są w dobrym stanie. Nie prostuję włosów, bo mam po keratynie. Właśnie, a propos włosów. Czyli gorzej od włosów. Moja mama ma firmę fryzjerską, taką typowo. I tam ma różne produkty do włosów. Stąd też to, że... No ja nie mam drogeryjnych, co nie? Rzeczy do włosów. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Tylko masz z firmy z mojej mamy. Co to za obroża? O Jezus Maria. Jaką masz porobatać włosów? Szczerze, nie wiem. Ile masz lat? 14. Ile twoja mama ma lat? 34. Możecie sobie szybko matematykę zrobić. Farbowałaś włosy? Rozświetlę, już ci pokażę. Uwaga. To jest z I Love Makeup. To jest takie trio, patrzcie. On się nie kończy po prostu. Ja już mam go drugi rok i on się nie kończy. Na kokolicie. Chyba nie to. Zazdro, że mama się zgodziła na kończyk pępu, moja mama robiła razem ze mną. Więc mama fajna, fajna mama. Ile masz lat? 14. Nie mogę go skończyć w trzeci rok, co nie? Czekajcie, pokażę się. Często jestem na live'ach bez makijażu. Czym robisz brwi? Masz lat 14 i zobaczymy, czy mama przyjechała. Czekajcie. Nie. To nie mama. Skąd tu matka? Kolor. Potem masz to do środka. Nie wiem, jaki to jest kolor. I tu macie kredkę, ale to jest, ona jest z kalendarza adwentowego. Z Revolution. A tak to i to i to jest z Maybelline. Naprawdę jestem 0,8. Naprawdę jestem 0,8. Z tą daję radę. Ej, ja w ogóle jakby ktoś napisał, że chciałam cię ostatnio w Poznaniu, ale bałam się podejść. Ja strasznie lubię po prostu do randomowych ludzi podchodzić, więc jeśli wiecie, kto jest, chociaż minimalnie mnie kojarzycie, to proszę podejście, bo ja chętnie nagram TikToka. Naprawdę. Masz poka... Nie. Gdzie ta licea już mówiła? Planujesz iść na studia? Mhm. Pozdrawiam Lenę. Masz soczewki teraz? Nie. Ale w niedalekie to żelowe? Nie, akrylowe. A propos soczewek, to za niedługo będę miała znowu kolejne soczewki, więc będą TikToki z soczewkami. O, Bartek! Hejka, Bartek! Witam. Używasz produktu korektora? Nie używam ani tego, ani tego. Ile masz wzrostu? 1,70 m. Ile lat ma twój tata? Sama tego nie wiem. Lubisz Japsona? Lubię, ale tylko niektóre nuty. 14. Hejka, hejka, hej. Jesteś... Dziękuję. Jestem z Poznania!
08 na architekturę bym chciała iść. Pozdrawiam Wiktorię. Mam rodzeństwo, ale przyrodnie. Gdzie zamawiasz soczewski z TDDA i masz minus 15% z moim kodem, ale to masz w bio. Jakby cię to interesowało. Masz kontakt z tatą? Mieszkam sama z mamą. W której klasie jesteś? W pierwszej. Idę teraz do pierwszej. A powinno mi do ósmej w ogóle. Tylko uszam orek szybciej. Pozdrawiam Oliwie. No, niestety, ale prace takie, w sensie takie lepiej płatne i bardziej opłacalne zaczynają się od 15 roku życia. A że ja teraz dostaję kieszonkowe dość wysokie, plus jakoś tam TikTok trochę wspomaga, to jakoś nie miałam. Ciężka była ósma klasa? Szczerze tak. W sensie nie chcę zastraszyć. Ale na przykład dla mnie była ciężka, bo miałaś taką presję ciągle w głowie, nauczyciele tak strasznie nakładali, że egzaminy w tym roku. Jakie województwo? Wielkopolska, Poznań. Strasznie nauczyciele robili taką presję. W tym roku masz egzamin, w tym roku wychodzisz z tej szkoły i w ogóle. I ty krzyże to tylko się skupić na matmie angielskim i polskim, jeśli chodzi o przedmioty, bo to są punktowane w każdej szkole. A jeśli już jesteście na tyle zdecydowani, że wiecie, jakie będziecie mieli rozszerzenia, na przykład jakbyście, nie wiem, biolchem szli, to skupcie się też na biologii i chemii. A reszta tak olejcie trochę. No, piegi robię tym sprayem na odrosty z L'Oreala. No i szczerze, ta ósma klasa to matematyka, polski i angielski to jest moim zdaniem podstawa. Jeśli chodzi o egzaminy, to angielski to tylko czasy powtórzcie, bo w sumie to te słuchanie i słuchania nie zepsujcie, bo to tak trochę wam w ósmej klasie się prawie wszystko powtarza z poprzednich klas. Tak. Ale dochodzi, moim zdaniem, dużo materiału, jeśli chodzi o co? O przedmioty egzaminacyjne. I ogólnie, jeśli chodzi o polski, to lektury, to skupcie się na tych, co będą w drugim półroczu, moim zdaniem, bo są ważniejsze. No w sensie, na przykład, skupcie się bynajmniej na panu Tadeuszu, bo jeśli chodzi o pana Tadeusza, to z pana Tadeusza odniesiecie się do wszystkiego na rozprawce. I nie zepsujcie rozprawki, bo na polskim, bo to jest prawie połowa procent, więc nie zepsujcie jej. A jeśli chodzi o matmę, to pamiętajcie wzorów. I w ogóle matma w ogóle moim zdaniem jest najprostsza. Wszyscy mówią, że angielski, ale moim zdaniem matematyka jest najprostsza, bo z niej miałam najwięcej. I co? I no. Ale no, głównie to angielski.